Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studiu Biblii w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszej lekcji będzie szczególny lud Boży. Będziemy studiować z księgi proroka Micheasza. Razem ze mną w studiu są Mariusz, Alan, Łukasz. Mariuszu, czy mogę prosić Cię o modlitwę? Dobry Panie Boże, który mieszkasz w niebie, będziemy tutaj studiowali Twoje słowo, słowo, którego jesteś autorem. Dlatego prosimy Cię o to, byś pobłogosławił nas i udzielił nam Twojego Ducha Świętego, abyśmy to, co będziemy tutaj mówili, podobało się Tobie i żebyśmy mogli więcej się dowiedzieć na temat tego, co czytamy. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzisiaj studiować będziemy szóstą w kolejności księgę tak zwanego mniejszego proroka, proroka Micheasza. Sytuacja w Izraelu jest zła. Tak właściwie Izraela, północnego królestwa już nie ma. W Judzie dzieje się źle. Bóg po raz kolejny posyła swojego proroka. Moi drodzy, służba proroka. Czym była służba proroka? Służba proroka zawsze w Piśmie Świętym wiąże się z pewną dozą bólu i cierpienia, tak? Moi drodzy, w Piśmie Świętym mamy przykłady takiego cierpienia, takiego bólu doświadczonego przez innych proroków. Czy pewne z tych przykładów moglibyśmy podać? Wiem, Mariuszu, że ty masz chyba przykład z księgi Jeremiasza, tak? Królewskiej. Królewskiej, bardzo proszę. A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Tak. Czyli widzimy tutaj proroka Eliasza, który żali się na to, jak wygląda jego służba prorocka. Potem mamy również proroka Jeremiasza, tak? I Alanie, czy mógłbyś przeczytać? Tam są trzy wersety. Z powodu ranny córki mojego ludu jestem zraniony. Chodzę w żałobie, ogarnęło mnie przerażenie. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego nie zabliźnia się rano córki mojego ludu? Aby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez. Aby dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu. Mhm. Czyli Jeremiasz mówi tutaj o źródle łez, tak? Że jego oczy są źródłem łez. Mamy przykłady cierpienia jeszcze również z innych proroków. Jest tutaj, możemy wymienić Mojżesza, z Nowego Testamentu możemy wymienić apostoła Pawła, który mówi, że 3 razy był bity, 39 razy bez, 40 razy bez jednego razu, czyli 39 uderzeń. Wiecie, praca proroka jako wybranego przez Boga. Dlaczego ta praca była taka trudna? Dlaczego wiązała się z taką dozą cierpienia? No, w Starym Testamencie mamy do czynienia z takimi czasami, kiedy to prorok pełnił bardzo szczególną misję. Był posłańcem Pana Boga. Był tym, który miał Pana Boga reprezentować przed ludem, miał w jego imieniu mówić i miał prezentować to, jaki jest Bóg. A zatem wszystkie słowa, które wypowiadał, wszystko to, co robił, bo przecież ci prorocy często byli nawet niejako zniewoleni tym, co w życiu mieli robić. Jeremiaszowi na przykład nie wolno się było ożenić, tak? Bóg mu powiedział, będziesz żył sam. Znowu innemu prorokowi kazano wziąć sobie za żonę kobietę nierządną, jako symbol upadku Izraela, także zdradza swojego Boga, prawda? Więc widać, że prorocy byli w jakiś sposób związani szczególnymi więzami z Panem Bogiem, bo oni mieli być niejako ustami samego Pana Boga. No ale są też tego oczywiście konsekwencje, no bo prorok jako człowiek wybrany przez Pana Boga musiał spełniać to, co Pan Bóg ma do powiedzenia swojemu ludowi, a więc musiał być wierny, bardzo wierny. Byli prorocy, którzy nawet tą wierność przyłożyli swoim własnym życiem. Wydaje mi się, że prorok, no ktoś mógłby w tym miejscu powiedzieć, no to dlaczego ci ludzie byli tak zniewoleni? Czy to jest oznaka wolności? Czy to Bóg wzywa ludzi do takiego życia?
To nie jest do końca tak. Pan Bóg wzywa czasami ludzi, do niektórych do posłuszeństwa wielkiego, po to, żeby uratować cały swój naród. Tak. I to jest potrzebne. A to, że byli nienawidzeni ci prorocy, nie jest trudne do zrozumienia, bo no, oni, wiecie, nie tylko mówili, co Bóg myśli o ludzie, ale także przez to, że mówili o prawdzie, obnażali to kim, kto jest naprawdę. Mhm. I często hipokryci, ludzie pozornie religijni, na zewnątrz bardzo oddani Bogu, w rzeczywistości zepsuci moralnie, nieuczciwi, byli po imieniu nazywani. Ta prawda nie znosiła żadnego kompromisu, a jednak Pan Bóg proroka używał, no bo tą prawdę trzeba było ogłosić. Mhm. Jeżeli coś się miało stać, no to trzeba by to było ogłosić, niestety. Mimo to, że musieli tak czasem w twarz powiedzieć twardo, jak sytuacja wygląda, to prorocy, tak mnie najbardziej zadziwia to, że prorocy identyfikowali się ze swoim ludem. Pan Bóg chciał im pokazać część swojego serca. Tak cierpię, tak się dzieje z moim ludem i najbardziej dotyka to mnie. I prorok Micheasz też widzimy, że tak jak na przykład Mojżesz, czy tak jak w pewnym momencie Daniel, prawda, w modlitwie w 9 rozdziale Księgi Daniela, identyfikuje się ze swoim ludem. To nie, ja jestem jednym z nich. Co się dzieje z nimi, dotyka mnie i dotyka naszego Boga. Moi drodzy, ale można zadać sobie pytanie. W związku z tym, jak to jest w naszym życiu? Czy my jako lud Boży, czy my jako dzieci Boże, czy doświadczamy cierpienia? Jeżeli tak, to jakiego cierpienia? I co to cierpienie ma na celu? Jako lud Boży doświadczamy cierpienia, tak. Ale to cierpienie ma jakoby wykształtować nasz charakter. Czasami nie wiemy, nie objawia się to w naszym życiu, dlaczego cierpimy, a czasami skutki tego cierpienia widzimy już za naszego życia. Ale na przykład niektóre przypadki nie wiemy. Nie wiemy, dlaczego nas to dotknęło, dlaczego cierpimy. To dopiero dowiemy się, jak Pan przyjdzie i nam to wszystko objawi. Ale rzeczywiście, głównie cierpienie, przechodzenie doświadczeń różnych ma na celu podniesienie naszego poziomu duchowego, abyśmy może jak przyjdą z czasem cięższe przypadki, cięższe cierpienia, to wytrzymali je, tak. Ponieważ przeszliśmy już lżejsze, jakieś inne. Także między innymi to dlatego przechodzimy cierpienia. Dziękuję Taki bardzo. Jest sens. No. Dziękuję bardzo. I wynik tego, jak później się zachowamy, czy zwrócimy się do Boga, czy od Boga odejdziemy, prawda? To, no też, jest, to też jest często cierpienie, no ma na celu. Doświadcza nas. Czy zachowamy się przy nim, czy odejdziemy. Dziękuję bardzo. No, sam Chrystus powiedział, że nie jest uczeń wyższy od swojego mistrza. Skoro mistrza prześladowali, to i was będą prześladować. No, jest powiedziane, że prawda, jest takie popularne powiedzenie, że prawda w oczy kole, prawda? No, jak coś jest prawdziwe, no to nie da się ukryć, że ktoś jest nieuczciwy, że jest może hipokrytą. Tylko prorok mówił w imieniu Pana wprost to, co było mu pokazane. On miał to mówić bez względu na konsekwencje. No, dzisiaj wydaje się, że jest trochę inny świat. Mamy przede wszystkim pełną Biblię, która jest sama w sobie pełnym świadectwem. Mamy ludzi, którzy walczą o Boga. I pytanie... Czy dzisiaj są nam potrzebni tacy prorocy, jak kiedyś? Mogłoby się wydawać, że mamy dzisiaj trochę inne czasy, inne zapotrzebowanie. No, z jednej strony wydaje mi się, że tak, a z drugiej strony jednak mimo wszystko nie do końca. No bo oczywiście czasy się zmieniły. Mamy ogólnodostępną Biblię, mamy możliwości czytania o Bogu, studiowania tego Boga, czytania Biblii, porównywania nawet różnych przekładów. Z drugiej jednak strony, Biblia nie zastąpi ludzi, którzy będą świadczyli o tym, kim jest Bóg. I w całej historii świata zawsze byli ludzie, którzy mieli reprezentować Boga na ziemi przed innymi. Bóg im się objawiał w jakiś większy sposób, dawał im siebie poznać, jak jest to napisane, tak? Oni go, nawet to słynne posłanie z Ewangelii Mateusza 28 rozdziału na końcu mówi o tym, że no, czyńcie ich uczniami, czyli daje nam konkretne zadanie. My mamy im pokazywać tego Boga, mamy uczyć o tym Bogu, a więc skoro to się dzieje, to wpierw musimy się sami stać uczniami, poznać go. No i oczywiście ten, kto reprezentuje Pana Boga, będzie musiał mówić bardziej lub mniej jednak prawdę.
Może nie będzie tego robił tak bezkompromisowo, jak to robił Jeremiasz czy inni prorocy, czy Micheasz, i którzy za to płacili rzeczywiście bardzo srogo, ale prawdę będzie musiał reprezentować. No i jeszcze jedno. W jaki sposób świat miałby poznać tak naprawdę Pana Boga? No, tak się składa, że jesteśmy wszyscy ludźmi. Mamy zmysły. Działamy wewnątrz pięciu zmysłów i właściwie wszystko to, co poza te zmysły wykracza, jest bardzo spekulatywne. No, a tak się składa, że Bóg jest poza tymi zmysłami. A więc Pan Bóg chce, żeby był ktoś, kto objawi charakter Boży wewnątrz tego świata. I tak jak się kiedyś objawił nam Bóg w postaci Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, który był nam dostępny. Tak? Można go było dotknąć, można było z nim porozmawiać. Tak samo i dzisiaj oczekuje od nas, że będziemy świadczyć o tym prawdziwym Bogu przez swoje własne słowa, przez swoje własne czyny, przez to, co robimy i jak robimy, jak w innym miejscu Biblia mówi, tak, aby na podstawie waszych uczynków i waszych słów ludzie wielbili Boga, który jest w niebie, a nie was. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. A więc no, to prorokowanie przed innymi, czyli pokazywanie Boga wciąż jest aktualne. Tak. Dziękuję bardzo. Mariuszu, proszę. Ja bym chciał jeszcze dodać, że prorok przychodził do narodu, który znał prawdę. Mm-hmm. Więc ta szczerość w jego wypowiedziach, typu, że i te przestrogi były dlatego tak wprost dosadne, a ludzie tego bardzo nie lubią. Tak. Jak przyjdziesz i powiesz, zginiesz jutro. Dokładnie. To człowiek. Więc inaczej wymaga się od nas, tak uważam, w momencie, gdy my idziemy do człowieka, który różni się od nas ideologicznie, a inaczej będziemy rozmawiać z człowiekiem, który wie, w co wierzymy, co wyznajemy. Tak właśnie był prorok. Ta jego szczerość, to, że był nielubiany, bo co nam będziesz mówił, my to wiemy. W momencie, gdy Pan Bóg mówi, że chce, abyś przestrzegał prawo, to nie mamy wytłumaczone, bo Żyd wiedział, co to jest prawo. Tu mamy dowód na to, że oni po prostu wiedzieli, jak mają postępować. I prorocy szli właśnie jako pojedynczy ludzie do ludzi, którzy znali to wszystko, prawda? Więc między innymi chodzi mi o to, jak to odnieść do naszych czasów, tak. że ja nie będę rozmawiał, że prosto i tak będę kawę na ławę, jak to się mówi, z człowiekiem, który różni się ode mnie ideologicznie, wierzy inaczej niż ja, a inaczej będę rozmawiał z współwyznawcą swoim, jeżeli będę widział, że jest w błędzie, prawda? I zauważyłem z doświadczenia swojego takie coś, że na przykład jak rozmawiam z współpracownikami w pracy i tłumaczę, należy postępować w stosunku do innego człowieka. Widzę mniejszy gniew, jak przychodzę do człowieka, który wierzy tak jak ja i mówię, źle robisz. Także można odczuć to, jak prorok wszedł do swoich i w jaki sposób był traktowany, mówiąc im prawdę. Bardzo ciekawa myśl. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Apostoł Piotr, jeżeli pozwolicie, napisał tak. Błogosławieni jesteście, to jest 1 Piotra, 4 rozdział, 14 i 16 werset. 1 Piotra, pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 14 i 16 werset. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zbójca, albo złodziej, lub złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Czyli Biblia nas przestrzega, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli spada na nas cierpienie, żebyśmy byli pewni, że my sobie sami tego cierpienia powodu, że my nie jesteśmy powodem tego cierpienia, prawda? Także to jest ważne, że my nie mamy wyszukiwać cierpienia, no ale mamy się spodziewać, że to cierpienie może w ten czy w inny sposób na nas spaść. Tak? Dlaczego więc prorocy, jakie grzechy powodowały w Izraelu, że prorocy musieli przeżywać takie cierpienie? Jak tutaj w księdze Micheasza jest napisane, jakie to były grzechy. Tam jest drugi rozdział, 1 do 11 i potem trzeci rozdział, 1 do 12. Także jakie grzechy groziły ściągnięciem tej kary? Bo może możemy jakąś pewne lekcje z tych wersetów wyciągnąć. Jakie to były grzechy? Tu jest kilka takich ciekawych
wymienionych kwestii? No, myślę, że są to grzechy, które przede wszystkim takie, które zawsze będą się wydawały złem, bo nie trzeba być nawet chrześcijaninem, żeby potępiać ludzi, którzy są skrytobójcami, prawda? Którzy zyskują, że tak powiem, bogactwo poprzez przelanie krwi, poprzez wyzysk. Nawet dzisiaj źle się patrzy przecież też na takich bezwzględnych kapitalistów, którzy wykorzystują swoich pracowników aż do końca, nie płacą im prawie nic. Potępia się niektóre koncerny, które w Europie świetnie funkcjonują, za to, że gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, w Wietnamie, w Indiach, w Maroku, w różnych miejscach, czy w Afryce, szyją, czy też produkują swoje produkty i potępia się ich za to, że pracują dla nich dzieci, że ci ludzie nie mają żadnego wynagrodzenia, że pracują za jednego dolara dziennie. Więc w pierwszej kolejności Bóg potępia lud Boży za takie pospolite, złe postępowanie, które się będzie jawiło zawsze złem. No, ale jest też drugie dno. Pan Bóg w Księdze Micheasza mówi też o źle, które wyraża się po prostu w zdradzie Bożego Królestwa. Mówi, zostaliście powołani, aby być świadkami Boga przed innymi narodami. A wyście się temu sprzeniewierzyli. Porzuciliście to, do czego jesteście powołani. Poszliście za innymi bogami. Poszliście za mamoną. Poszliście za wszystkim tym, co was od Boga odciąga i czyni z was zamiast owce wilki. Tak. I postępujecie wobec siebie wzajemnie nie jak owce wobec owiec, ale jak wilki wobec owiec. Kto tylko jest silniejszy, ten zwycięża. Więc te grzechy, można by powiedzieć, tak by wynikało z przesłania, że te grzechy bardziej pospolite, te, które nam się jawią jako takie normalne, wiecie, że każdy by powiedział, że to jest zło, czyli skrytobójstwo, kradzież, grabież, morderstwo, nieuczciwość, kłamstwo, że te rzeczy wynikały z tego, że lud Boży się sprzeniewierzył wpierw Panu Bogu. One były konsekwencją. Nie było odwrotnie, tak? Zaczęło się od tego, że się zaczęli stopniowo od Pana Boga małe kompromisy, niewielkimi kroczkami, a tu troszeczkę, trochę tam. To nie będzie problemu. Pan Bóg nie zauważy. Tymczasem jednak jest tak, że każdy maleńki kompromis się składa do kolejnego i potem człowiek przestaje sobie zdawać sprawę z tego, jak postępuje. Możliwe, że nawet oni nie wiedzieli, że są z ludźmi postępującymi podle, że są źli. Czasami nawet można czytać w Księdze Michała o takiej typowej hipokryzji, o ludziach, którzy zachowywali wciąż pozory pobożności. W rzeczywistości byli ludźmi złymi. W ukryciu swojego domu robili rzeczy podłe. Więc można przypuszczać, że albo część z nich świadomie to robiła, a część z nich nawet sobie nie zdawała sprawy, bo tymi małymi kompromisami odeszła od Boga. A potem doszły te wszystkie już pospolite grzechy, które były oczywiste dla innych. Tutaj też może warto wspomnieć, prawda, oni się czuli narodem wybranym, prawda? Także czuli, że pewne kwestie może im z racji tego, że są wybrani, będą, że Pan Bóg przymknie oko, a Pan Bóg tak szczegółowo nakreśla, słuchajcie, tutaj, tutaj i tutaj. I jeszcze potem mówi nawet o hipokryzji kapłanów. Prawda? Co jest takim no, grzechem, wiecie, no, takim kardynalnym w ludzie Bożym. Dobrze, coś jeszcze chcemy dodać do grzechów tutaj narodu wybranego. Może takie pytanie, jaki przywilej jest posiadać prawdę, wiedzieć o czymś, być narodem wybranym, być ludem Bożym. Jaki jest przywilej, jeżeli, wiecie, tak będziemy oceniani z tego każdego grzechu, nawet takich, które może są gdzieś tam skryte? Może być przywilejem, ale może być też przekleństwem. Prawda? A to zależy, czy mieć prawdę, czy ją wyznawać. Chodzi ci o mieć prawdę w naszym kościele, tak? Kościele adwentystów, tak? Każda grupa ludzi, prawda, szczególnie chrześcijanie, mamy to do siebie, że wierzymy, że w to, co wierzymy, no, że jest to prawdą, tak?
I w związku z tym Żydzi też mieli pewne zasady, pewne prawo moralne i czuli się narodem wybranym. Także, wiąże się z szczególnymi błogosławieństwami. Jeśli mamy tą prawdę i wyznajemy ją, idziemy za głosem Boga, który jest zawarte między innymi w Biblii, to jeśli przestrzegamy tej prawdy, to mamy szczególne błogosławieństwo. Bóg nam błogosławi w naszym życiu. Mhm. To jest skutek tego. Dziękuję między innymi. Dla mnie żyć w prawdzie to jest bardzo ważne pod tym względem, że nie żyję w błędzie. To jest taki przeciwstawny wyraz prawdy. Jak patrzymy na społeczeństwo, prawdy są różne, prawda? Tak. Poza tym, czytając Pismo Święte, odczułem na sobie, w swoim osobistym doświadczeniu, że prawda wyswobadza. Wyswobadza z pewnych rzeczy. Widzimy pewne zachowania ludzi, to co się dzieje na świecie i wiele, wiele innych czynników i możemy dowiedzieć się, dlaczego tak się dzieje, prawda? Możemy się dowiedzieć, że nie jesteśmy skreśleni w tym życiu, że możemy się dowiedzieć, że te wartości, które wyznajemy w stosunku do drugiego człowieka, te dobre wartości, że mimo tego, że jesteśmy właśnie prześladowani, że jest Bóg, że to nie jest naszej winy, że po prostu no, prawda nas wyswobadza i ja za Panem Jezusem jestem w stanie powiedzieć to za Nim w 100%. Dziękuję bardzo. Czyli mimo to, że czasem Pan Bóg musi do nas powiedzieć kilka takich ostrych słów, to warto być ludem wybranym, ludem Bożym i zawsze szukać prawdy. Dobrze, w takim razie słuchajcie, teraz przejdźmy do rozdziału 5. Tam w rozdziale 5 jest werset 1. Ja bym bardzo prosił, Mariuszu, mogę cię prosić, żebyś przeczytał? Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi, potem reszta jego braci wróci do synów Izraela. Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Dziękuję bardzo. Co możemy powiedzieć o tym nowym władcy? No. Tego krótkiego fragmentu, tam jest taki bogaty, bogaty fragment. Może warto jeszcze odnieść się do tej wizji z pierwszych 4 rozdziałów, że obraz, jaki rysuje Micheasz, jest straszny. Mhm. Bo tam się tak naprawdę nie ma o co zaczepić. Bo nawet ci, którzy są według jego opisu ludzie, którzy czynią zło, bo chcą czynić zło i są świadomi tego, że czynią zło i czynią zło obiektywne. Są ludzie, którzy próbują się kryć z tym złem, tak? Ale je czynią, bo to im sprawia przyjemność. I są tacy, którzy pozornie naprawiają tych, którzy to zło czynią, tymczasem sami są też od wnętrza do środka zepsuci. Ten obraz jest o tyle tragiczny, że właściwie wydaje się, że ten cały naród w tym przypadku, oczywiście tak. Tu nie chodzi o żadne elementy, że to jest przeciwko jakiemuś narodowi, czy też temu, czy innemu. Po prostu w tej konkretnej sytuacji lud Boże, no niestety stracił swoje poczucie misji. I właściwie prorok Micheasz niemalże osamotniony. Niemalże osamotniony, bo tam był tylko jeden, drugi słynny prorok, który mu w pewnym sensie pomagał w tym samym czasie. No, mówi, nie ma właściwie co zrobić. Nie ma kogo ratować. Nie ma jak, bo nawet ci, którzy powinni pełnić rolę naprawiających, strzegących, nawet oni błądzą. Jest tragiczny obraz i dopiero na tym tle, kiedy się wydaje, że właściwie zostaje tylko i wyłącznie już śmierć, tak jak było w czasach potopu, że Pan mu powiedział, jakoś się nic nie da zrobić, no to niestety musimy zadziałać radykalnie, bo to wszystko idzie do jeszcze większego zła i ci ludzie się sami wzajemnie pozabijają. I wtedy Pan Bóg w swojej wielkiej mądrości do dobroci, kiedy Micheasz stoi przed takim samym, można by rzec, dylematem, co dalej. Pan Bóg mówi, ale na tym się jeszcze nie kończy los. Jest jedna nadzieja. Tak. Inny król, nowy jest król. Inny król. Tak? I co wiemy z tego wersetu o tym nowym królu? Czego nas uczy o tej istocie, która ma nadejść? No przede wszystkim w wersecie 1 mamy miasto, którego ma wyjść. Tak. I będzie to ktoś, kto przyjdzie,
Czyli jest to element przyszłości. Ale ktoś już, kto był. Był. Mhm. Ktoś, kto był, jego początki od prawieku, od dni zamierzchłych. Tak. Więc mamy tu takie, że musiał istnieć, zanim przyjdzie. Mhm. Prawda? To jest takie bardzo ciekawe. Bo my wiemy z Nowego Testamentu, że dotyczy to proroctwo Pana Jezusa, jego miejsce przybycia, nie? No właśnie. Ale bez Nowego Testamentu, jakbyśmy nie mieli Nowego Testamentu i zastanowić się nad tym wersetem, no to ten element czasu, który tam występuje, że ma przyjść, ale już jest. Jest. Dziękuję bardzo. Czyli Chrystus, tak jak Dawid, ale Dawid, prawda, nie miał tego elementu wieczności, o którym tutaj jest wspomniane, więc wiemy. Obaj zresztą pochodzą z tego samego miasta. I to notabene jeszcze jakby o niezwykłości tego poroctwa świadczy to, że Michałasz pisał w czasach, kiedy sama nawet nazwa Betlejem, bo tutaj pisze, że z tego Betlejemu efrackiego, tak, Efrata, wyjdzie ten jeden mąż. W tamtych czasach nie można było wiedzieć, że będą dwa Betlejemy. Tak? Będzie Betlejem galilejski, będzie Betlejem judejski, czyli to Efrata. Betlejem judejski, Efrata było maleńką miejscowością, dużo, dużo później. Nawet w czasach, kiedy się tam urodził Chrystus, było też maleńką miejscowością i nie było gdzie ugościć ich, prawda? Byli gdzieś tam spali byle gdzie. I to wskazuje, że Bóg w niezwykłej wizji przez Michałasza spojrzał w przód i pokazał nam skrawek przyszłości. Powiedział, przyjdzie ten, który będzie lekarstwem na wszystkie nieszczęścia i niesprawiedliwości tego świata. On już jest, ale on będzie. Piękne. Piękne. Paradoks, który może być rozwiązany tylko i wyłącznie za pomocą jednego stwierdzenia. Żaden człowiek nie może pasować do tego obrazu. Mm-hmm. To musi być Bóg, który zarazem zjawi się jako człowiek. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, takie teraz pytanie. W takim razie, biorąc pod uwagę to, jakie grzechy popełniali Izraelici, prawda? Mówiliśmy wyzysk, hipokryzja. Księga Michała nie zostawia nas tak w ciemno, prawda? Cytuję, tam jest w rozdziale 6, bardzo proszę, żebyśmy odwrócili do rozdziału 6. I tam jest ten werset ciekawy, tak? Który to werset? 8. Bardzo proszę, Mariuszu, Alanie, któryś z was może przeczytać. Oznamiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełnił prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Czyli jest napisane, już ci oznajmiłem, wy już wiecie, co jest dobre. Tak? Dobrze. Także, ale wiecie, takie pytanie można sobie zadać. Czyli możemy mieć reguły, możemy znać prawo, a mimo wszystko chyba łatwiej poznać, łatwiej się nauczyć, niż prawda, czynić. Także tutaj Michałasz to jest taka nagana i wskazówka, prawda? Dobrze. I teraz w związku z tym ostatnia rzecz, którą chcieliśmy poruszyć. Co Pan Bóg robi z naszymi grzechami? Jak to jest? Wiecie, bo czasem się mówi, że wiesz, ja ci wybaczę, ale zapomnieć to nie. Czy Pan Bóg też tak nam wybacza? Że wybacza nam, ale z zapomnieniem, no, ma dobrą pamięć. Może jeszcze tylko dwa słowa na temat tego, co dobre, bo to jest też ważny temat. Widzicie, to tak jest, że my często to nasze poczucie do dobra bardzo modyfikujemy. Tak, żeby ono pasowało do naszego wizerunku, do naszych potrzeb, do czasami do, nawet często do społeczeństwa, społeczeństwo jest takie, a nie inne, więc zróbmy to dobro takie, żeby nas nikt przypadkiem o coś nie oskarżył, czy nie powiedział, że jesteśmy odmieńcami, albo że to jakaś kocia wiara, albo coś jeszcze innego. Nie daj Bóg, prawda, żeby to zrobił. Tymczasem to świadectwo księgi Michała, proroka, który był niemalże sam, tak jak Eliasz, przeciwko wszystkim, którzy mówili, że przecież czynimy dobrze. Ale to jego proroctwo, to jego świadectwo było jakie? Bezkompromisowe. Tak. Wiecie, niesamowite jest to, że Pan Bóg mówi, prawda jest prawdą. Nie da się zmienić prawdy w prawdę, zmieniając jej meritum, bo wtedy z tej prawdy czynimy kłamstwo. Nawet jak się jedną maleńką rzecz zmieni, to już z tej całej prawdy czyni kłamstwo.
I wydaje się, że Pan Bóg mówi, nazywajcie dobro dobrem, a zło złem, a nie odwrotnie. A nie odwrotnie. Mm-hmm. Wzywam was do tego, byście byli wiernymi świadkami. Takimi, mm-hmm. którzy rzeczywiście stoją na straży tego, co mówi Biblia. Dzisiaj to ma, wiecie, głębokie znaczenie. Chrześcijanie wszyscy mówią o sobie, że znają przekazania, że żyją według nich. No ale jak się im pokaże w Biblii, jakie są te przekazania, to wtedy się od razu zaczyna modyfikowanie. No tak, ale to przecież to było dla Żydów pisane, albo na przykład to było pisane w jakimś tam kontekście. Nie możemy tego czytać tak dosłownie. I nagle to, co się przed chwilą było jeszcze jasne, klarowne, przestaje być klarowne. Mm-hmm. Pytam się, czemu? Czy rzeczywiście nie możemy wziąć Słowa Bożego za to, czym ono naprawdę jest? Mm-hmm. Przecież Bóg je napisał dla nas po to, żebyśmy byli uratowani. Nie po to, żeby nas zniszczyć, tylko żeby nam pomóc. Wydaje mi się, że dzisiaj też mamy takie powołanie, żeby mówić i świadczyć właśnie o prawdzie. Przepraszam za tą długą dygresję. Dziękuję bardzo. Dobrze, słuchajcie, w takim razie, co Pan Bóg robi z naszymi grzechami? Może Micheasz nam pomoże w tej odpowiedzi. To jest rozdział 7 i tam werset 18 do 18 i 19. Bardzo proszę, Mariuszu, jeżeli mogę prosić. Któż jest Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Ktoś kiedyś poszedł do czytelni i zaczął czytać książkę. I w tej książce było... I czytał, i ktoś mu podłożył, mówi, proszę, poczytaj Biblię. I czytał, i przeczytał właśnie ten tekst. I mówi, aleluja, prawda? Mówi, chwała Bogu. Za chwilę podchodzi do niego ktoś, ta pani bibliotekarka, i mówi, słuchaj, tak nie wolno w czytelni, tak, prawda? Krzyczysz tutaj, tak się głośno zachowujesz. Mówi, to taka wspaniała wiadomość. A on mu dał atlas przyrodniczy. I mówi, ta pani bibliotekarka dała mu atlas przyrodniczy. I za chwilę on znowu krzyczy, aleluja, no chwała Bogu. Mówię, to dlaczego? No teraz Biblii już nie masz, to z czego się tak cieszysz teraz? Przeczytałem, jak głębokie jest morze. Także wiecie, Pan Bóg jak mówi, że te grzechy będą rzucone w te głębiny morskie, daje nam to nadzieję, daje nam to nadzieję na przyszłość, ale też mówi nam to o naszym Bogu, że On nie jest takim Bogiem, który przebacza, ale pamięta. Nie, On jest takim Bogiem, który przebacza i zapomina. Proszę bardzo. No, przebacza i zapomina, ale też karze za nie. Też karze. Żebyśmy na przyszłość zapamiętali, że niektóre rzeczy się nie robi i żebyśmy nie robili po prostu. Karze nas tak na przyszłość. Tak. Ale to tylko ma cel nas wychowania, cel wychowawczy. Wychowawczym i nigdy ponad miarę. Tak, dokładnie. Żebyśmy wytrzymali to. Tak. Dziękuję bardzo. No może tylko dwa słowa dodam, że nie ma sprzeczności pomiędzy Bogiem miłosiernym i dobrym, a Bogiem sprawiedliwym, który jest sędzią, chociaż często się odrzuca albo jedno, albo drugie. Czasami chrześcijanie mówią, że Bóg jest sprawiedliwy, jest rządny oceny, prawda, sądu. Inni mówią, nie, Bóg jest miłosierny, nic z nami nie zrobi, nie dotknie nas, wszyscy będą zbawieni, nie ma problemu. Tymczasem właściwie w rzeczywistości bycie miłosiernym nie stoi w sprzeczności z byciem sprawiedliwym. Oczywiście. Bo nawet jak się patrzy dokładnie na to, w jaki sposób Pan Bóg mówi o tym, że ten sąd kiedyś musi nastąpić. No bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy zawsze żyli w takim świecie jak ten. Mhm. Ten świat jest trudny. Ludzie umierają, cierpią, nigdy nie wiadomo, co będzie jutro. I ludzie marzą o tym, żeby się ten świat kiedyś skończył. No więc nic w tym dziwnego, że Pan Bóg chce osądzić ludzi, bo no, sąd jest potrzebny, żeby sprawiedliwie potem wszystko zacząć od początku, żeby potem nikt nie powiedział, że to jest niesprawiedliwe, że to jest prywata. I miłosierdzie świadczy o tym, że Bóg jest ogólnie tak nastawiony dla każdego człowieka. Mm-hmm, mm-hmm. Tak? I że jest gotów dla niego uczynić wszystko, jak Chrystus nawet oddał swoje życie na krzyżu. Za każdego człowieka. Nie powiedział, ja tylko oddaję za niektórych, ale za wszystkich. Mm-hmm. Ale z drugiej strony trzeba właśnie pamiętać o tym, że gdyby Pan Bóg swoim miłosierdziu nam tutaj ciągle błogosławił i nam ciągle załatwiał sprawy życiowe, dawał dobrą pracę, dawał nam zdrowie, dawał nam długo żyć,
No to w końcu wszyscy ludzie przywykliby do tego świata. On jest zły, no ale jak się ma Boga, to nie jest w sumie tak bardzo źle. To jeszcze się da przeżyć, mm-hmm. tak? I w związku z tym Pan Bóg mówi, no nie możemy wszystkiego tak zrobić. Przecież my dążymy do lepszego świata. I nawet są pewne ciekawe wnioski, które wskazują na to, że ci, którzy nie wybiorą Pana Boga w tej ostatecznej rozgrywce, kiedy będą sami decydować i staną po drugiej stronie, kiedy zobaczą, jaki Bóg jest naprawdę, jak Bóg się objawi, sami orzekną, że oni wolą nie żyć z takim Bogiem, bo jakby się zupełnie odzwyczaili od takiego życia. Jest im obce. Wolą żyć w takim świecie jak ten, niż w tym świecie przyszłym. Mariusz, ja bym chciał jeszcze takie dwie sprawy poruszyć. Pierwsza to Orygenes w III wieku z takim swoim fundamentalnym dziele o zasadach rozważał na temat sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. I stwierdził taką rzecz, podając różne przykłady, że sprawiedliwy i miłosierny może być tylko Bóg. Tylko On może połączyć te dwie rzeczy, cechy w sobie naraz. I mówił, podawał tam różne przykłady na temat różnych sytuacji, że albo w stosunku do człowieka drugiego postąpimy sprawiedliwie, czyli jeżeli wyrządził nam zło, to sprawiedliwie powinniśmy mu zrobić to samo. Albo być dla niego miłosiernym i mu podarować. I tam przez szereg różnych stron rozważał ten problem. Druga sytuacja jest taka, że zauważyłem, że wśród ludzi jest, gdy mają jakiś kłopot, mają jakiś problem, zawinili, jest takie, że proszą Boga, żeby okazał miłosierdzie, łaskę, zapomniał ten grzech. Ale jeżeli ktoś względem nich zawini, proszę o sprawiedliwość, żeby Pan Bóg okazał się sprawiedliwy, że im jest źle i żeby sprawiedliwo było w pracy, sprawiedliwie było. I tak czasami ja już zastanawiam się, jak rozmawiam z Panem Bogiem, czy ja chcę sprawiedliwości dla tych ludzi, bo sprawiedliwość może okazać się taka nie po mojej myśli. Tak. Także trzeba się zastanawia, bo miłosierdzie troszeczkę inaczej niż ta sprawiedliwość, bo sprawiedliwość jest jednak oko za oko, ząb za ząb. Czyli Bóg jest jedyną istotą, która może... Tak rozważa Orygenes, ja mówię, co on uważał. Ciekawa myśl. Że tylko on może połączyć te dwie cechy ze sobą razem, że człowiek musi się rozsądzić, czy postąpić sprawiedliwie, czy miłosiernie w stosunku do danej osoby. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo. Drodzy internauci, zapraszamy Was na lekcję w przyszłym tygodniu. Lekcja ta będzie miała tytuł, to rozważanie studium biblijnego, będzie miała tytuł Ufając Bożej Dobroci, a będziemy studiować Księgę Habakuka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I proszę o modlitwę. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogliśmy wziąć udział w tej wspaniałej lekcji, że mogliśmy sobie przypomnieć tak ważne prawdy z takiej małej księgi. Prosimy Cię o nas, prosimy Cię też o internautów, którzy nas oglądali. Działaj na ich serce, aby niektórzy z nich mogli się nawet nawrócić. O to Cię proszę, dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.